Zulu Nation powstało w 1973 roku w Nowym Jorku w dzielnicy Bronx. Założycielem był Afrika Bambaataa, który do dzisiaj jest znany na scenie hip-hopowej jako promotor i główny założyciel tej kultury. Jesteśmy ludźmi sztuki, malujemy grafiki, tańczymy i robimy muzykę. Będąc Zulusem, każdy reprezentuje swoją sylwetkę i postawę, jak i całą kulturę hip-hopową. Odrzucając gangsta i przemoc, to co wdarło się w tą kulturę za pomocą komercji i dużych pieniędzy. Już wiadomo, lepiej się sprzedaje coś, co jest złe. No a my chcemy pokazać, że Zulu Nation to jest ten prawdziwy trzon hip-hopu, jaki powstał w latach 70. Wtedy jeszcze nie wiedziano, co to w ogóle jest i jak to wygląda. Była to taka zbieranina ludzi, którzy na ulicy prezentowali coś, co nie potrafili nazwać. Universal Zulu Nation to nie jest organizacja harcerzyków, która pomaga wszystkim i każdemu. Pomagamy sobie, również innym, ale jeżeli Zulu zauważy, że po prostu ktoś, z kim on współpracuje, jest negatywny, propaguje przemoc, to niestety trzeba się od takiego człowieka odsunąć. Mówi to jedno z zarządzeń Universal Zulu Nation. Zulu Nation ma swoje oddziały, filie na całym świecie, jak i w Europie, między innymi w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, w Japonii. Teraz również będzie oddział w Polsce, którego trzon my stanowimy. Zulu Nation. Jesteśmy. I wy też. I co dalej? Track from the top of the year, cause we